Tylko się nie łudź, nie damy się bez walki. No raczej, że nie. Tak, Hartley się z nią rozprawi. Powinniśmy się stąd zmywać. Chyba powiedziałam ci, żebyś się nie mieszała. Na jej obronę wchodzenie innym w drogę równie dobrze mogłoby być jej supermocą. Niektórych udało ci się oszukać, ale nie mnie, bo znam swoją przyjaciółkę na wylot. No to brawo! Spóźniłaś się, bo zaraz ich pokonam, a ty nie dasz rady mnie powstrzymać. Ona nie. Ale ja tak. Niezłe wejście! Bawię się o wiele lepiej niż na filmie! Jak się wydostałaś? Troszeczkę jej pomogłam. Chwila! Co? Starling zna nasz sekret i się kumplujemy. Chwila! Co? Długo by mówić, Amy potem wytłumaczy. Czyli zadajesz się z bohaterką? Wiedziałam, że jesteś zdrajczynią. Przynajmniej nie wspiera. My, złoczyńcy, powinniśmy się o siebie troszczyć. Ale jak twój tata, obróciłaś się przeciwko nam wszystkim. Zabawne, bo chyba zapominasz, że ty z kolei odebrałaś mi tatę. Twój tata nas nękał i wygnał nas z naszego rodzinnego domu, wiesz? Ta, był strasznie niemiły. Znam tę historię. Byłaś odważną córką i wstawiłaś się za mamą. Teraz mam zamiar wstawić się za swoim tatą i odegrać się na was. Nie mieszaj ich w to. To jest nasza sprawa, nie ich. Dobra. Zobaczą, jak łatwo cię pokonam. Walcz! Hej! Miło poznać. Jestem Starling. Ta, kojarzymy cię z roboty. Chwila, moment, rozkręciło się. Nie wiem, gdzie rekiny, ale to jest lepsze. Dajesz, laska! Nie, nie uważaj! Połączyć się? Nie, Amy to nastolatka. Nie chce pomocy, chyba że poprosi. Możecie mi pomóc! O, teraz prosi. Bez obaw, już lecę. A, dzięki. Nie potrzebujemy bohaterki, żeby... W sumie jesteś młoda. Zajmij się. Pokażmy jej. Czego mam niby użyć? Chodziło ci o wietrzną zawieruchę? Nieważne. Nie, to jest ważne. Ja nie nazywam sonicznego krzyku piszczeniem. Użyj jej wreszcie! Oh. To żegnaj, Hanok. Wow, dalej leci. No, trochę sobie polata. Hej, czy właśnie zgrałyśmy się? Tak! I nie dość, że to pierwszy raz, jak Zwłoka i Bohaterka ze sobą współpracowały, to połączyły swoje moce, a ja to wszystko uwieczniłam. O! I po sprawie. Starling, byłaś genialna. O, dzięki. Dobrze cię widzieć. Tak, i ciebie też. Okej. To fajnie, że uratowałaś moją córkę, ale i tak nie dam ci flirtować z synem. Jasne, nawet bym nie śmiała. Nie śmiała. Nigdy flirtować. Chyba na mnie już pora. Hej! Dzięki. Mam u ciebie dług. Tak, i to nie pierwszy raz. A teraz wybacz, proszę, bo chcę przywołać wiaterek i odlecieć stąd. Okej, kryzys zażegnany, więc pora na wielki finał. Co? Jest już po seansie? To właśnie jest problem z Hollywood. Jak film się rozkręca, to muszą zepsuć go gadającym rekinem w 3D.